Cześć, witajcie, przed nami czwarta edycja drużyny Energii. DJ Ucho, Dariusz Ślęzak, bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę być razem z wami. Już za chwilę ceremonia otwarcia czwartej edycji, ale wcześniej zapraszam was na krótki film, który pokaże, jak fantastycznie bawiliśmy się podczas trzeciej edycji. Energia daje energię, ty wciąż sięgasz po więcej, napędza umysł i serce, silne ręce wyciągają się pewnie, bo wygraną ty chcesz jej, mamy energię, energia daje ją, spiesz się, tyle do zdobycia jeszcze, rusz się wreszcie, na boisko, na bieżnię, bo wygraną ty chcesz jej. W tym roku zanotowaliśmy rekordowe zainteresowanie naszym projektem. Aktywizowaliśmy ponad 3000 dzieciaków. 148 szkół wzięło w tym przedsięwzięciu udział. Podział na 5 dyscyplin. Oczywiście u mnie piłka ręczna, jest koszykówka, jest lekkoatletyka, jest piłka nożna. Wszystkie możliwe dyscypliny, jakie dzieciaki mogą się bawić. Kondycja dzieci jest naprawdę dobra, bo wiele osób tutaj bardzo sprawnie pokonuje ten tor. Sport jest może i popularny, ale no wiadomo, że z komputerami nie wygramy, także bardzo się cieszę, że jest tyle dzieci i są tak bardzo zaangażowane, no bo teraz to, co się dzieje tam na sali, to jest po prostu energia. Pokazując na sobie, ze swoją osobą, że sport może być ciekawy, może być interesujący, a i może być też, ja to nazywam, narzędziem wychowawczym. Znaleźliśmy drugie miejsce, jest to dalej dużo mniej niespodzianką. Było ciężko, ale się udało. Jestem zdziwiony, że akurat to byłem ja, wygrałem. Czerpiemy satysfakcję z tego, że przychodzą i chętnie z nami trenują, niezależnie od tego, jaka to jest dyscyplina. Do 4 szkół trafią czeki, które szkoła może przeznaczyć na wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy, ale najważniejsza nagroda, jaka trafia do zwycięzcy dzisiejszego turnieju, to jest Puchar Drużyny Energii. Ależ to były emocje, ależ to była radość, to było wielkie święto sportu. Myślę, że ten film pokazał, że warto brać udział w czwartej edycji Drużyny Energii. O ten puchar powalczymy również i tym razem. Przypomnijmy sobie 3 szkoły, które już cieszyły się ze zwycięstwa. Pierwsza edycja, zwycięstwo szkoły podstawowej numer 6 imienia Antoniego Abrahama z Gdyni. Druga edycja to Południe Polski i szkoła podstawowa numer 1 Bohaterów Warszawy z Kamienicy. I ostatnia edycja, 3, należała do szkoły batalionów chłopskich w Starych Zawadach. W tym roku nie mamy dyscyplin, tylko drużyny sportowe. Będą to 4 drużyny. Drużyna koszykarzy, piłkarzy nożnych, drużyna mocy i drużyna energetyczna. Ich kapitanami będą niesamowici sportowcy, których poznamy za chwilę. Ich zadaniem będzie wylosowanie ćwiczeń dla swojej drużyny, która zademonstruje wam, jak je prawidłowo wykonać. Zadaniem dla was będzie powtórzenie ćwiczenia i zachęcenie wszystkich przyjaciół z klasy do regularnego wykonywania wszystkich zadań drużyny energii. Pamiętajcie, im więcej was ćwiczy razem z nami, tym większa szansa szkoły na ostateczne zwycięstwo i super nagrody. Szczegółowe zasady konkursu znajdują się w regulaminie, który znajdziecie na drużynaenergii.pl. Jak zgłosić się do Drużyny Energii? Bardzo łatwo. Jeśli braliście udział w poprzednich edycjach Drużyny Energii, wystarczy, że wasz opiekun zaakceptuje regulamin 4. edycji na drużynaenergii.pl. Jeśli jeszcze nie ćwiczyliście z nami, przekonajcie swojego nauczyciela do udziału w Drużynie Energii i wspólnie przygotujcie prezentację, film pokazującą sportowy charakter waszej szkoły. Rywalizację sportową zakończymy wyłonieniem 4 najbardziej aktywnych szkół. Zwycięskie placówki otrzymają nagrody pieniężne oraz bilet do wielkiego finału. 5. biletem do finału będzie tak zwana dzika karta. Jak widzicie, jest o co walczyć. Czwarta edycja Drużyny Energii. Drużyna Mocy. Kapitanem Drużyny Mocy jest mistrzyni Europy w pchnięciu kulą. Po raz kolejny w Drużynie Energii. Jest ze mną Paulina Guba.
Cześć Paulinko. Cześć. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny jesteśmy w Drużynie Energii. Pytanie do Ciebie o główny cel na ten rok. Mam nadzieję, że Igrzyska Olimpijskie. Igrzyska w Tokio. Tak. Medal? Zobaczymy. Może na razie zróbmy kwalifikacje i dolećmy tam. Tęskniłaś do drużyny? Ojej, bardzo. Cieszę się ogromnie, że jesteś z nami. Witaj. Witam. Paulina Guba, kapitan drużyny mocy. Dobrze znany nam z poprzedniej edycji kapitan reprezentacji Polski WAM w futbolu Przemysław Ćwiercz. Bardzo się cieszę, że ponownie jesteś z nami w Drużynie Energii. Powiedz, co u Ciebie, jak te ostatnie miesiące? No cóż, ostatnie miesiące upływają pod hasłem Mistrzostwa Europy. We wrześniu, 12 września zaczynamy pierwszy mecz z Ukrainą, więc teraz wszystkie działania sportowe, mentalne i osobiste również są podporządkowane tej imprezie. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami w kolejnej edycji. Witaj. Dziękuję. Drużyna mocy Przemysław Ćwiercz. Szczypiornista, piłkarz ręczny, zawodnik drużyny Warmii Energa Olsztyn, Kołowy Jakub Zemełka. Czy miałeś przyjemność grać na plaży kiedyś? Tak, się składa, że jestem wicemistrzem Europy Juniorów i 2 lata temu zdobyłem Mistrzostwo Polski w piłkę ręczną plażową. Pięknie, gratuluję, a więc dobrze, że zapytałem. Cieszę się bardzo, że jesteś w drużynie Energii, jesteś razem z nami. Jakub Zemełka, drużyna mocy. Daniel Makowski. Witam. Daniel, piłkarz ręczny, tak jest? Zgadza się. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami w Drużynie Energii. I jedno pytanie do Ciebie. Twoje marzenie, sportowe marzenie? No, moim takim największym sportowym marzeniem jest udział na Igrzyskach Olimpijskich. Wierzę, że ćwiczenia z Drużyną Energii pomogą Ci osiągnąć Twój cel. Jeszcze raz witam. Jest kapitanem drużyny koszykówki. Jest też zawodnikiem 8 drużyny świata. Reprezentant Polski 2,13 wzrostu. Ksywa Jogi. Jest ze mną center Dominik Olejniczak. Witam Cię. Fajnie, że jesteś 2,13. Widać tą różnicę od razu. Grasz w kadrze. Nie chciałeś zagrać nigdy w NBA? Oczywiście chciałbym zagrać, ale zadowoliłem się graniem w lidze uniwersyteckiej za oceanem również. A gdzie grałeś? Na których uniwersytetach? Drake University, Ole Miss i Florida State. A jeśli chodzi o pozycję centra, masz swojego ulubionego, którego chciałbyś naśladować? Tak, jest to Steven Adams, który obecnie również gra w NBA. W NBA, Steven Adams. Tak jest. No ja kocham koszykówkę tak samo. Kiedyś grałem, a moim ulubionym zawodnikiem był Charles Barkley i Michael Jordan. No jestem troszkę od Ciebie starszy, ale niższy. Cieszę się, że jesteś razem z nami w Drużynie Energii. Kapitan drużyny koszykówki Dominik Olejniczak. Razem ze mną mistrzyni Polski z Arką Gdynia Kamila Podgórna. Tak troszkę z koszykówki na początek. Kamila, pytanie proste. Co dał Ci sport? Myślę, że na pewno pewność siebie, to, że jak trzeba pracować w grupie, na pewno też nauczył przyjmować te porażki i także zwycięstwa i przede wszystkim poznałam wiele wspaniałych ludzi. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś z nami w drużynie Energii Kamila Podgórna, drużyna koszykówki. 192 cm wzrostu, mistrzyni Polski z drużyną Arki Gdynia. Miło powitać mi Amalię Rębiszewską. Powiedz mi, kto zachęcił Cię do uprawiania sportu? Od zawsze byłam wysoka, w mojej szkole była sekcja koszykówki. Poszłam na pierwszy trening, na początku było 50 dziewczynek, została 12, w tym ja. Udało się, zostałaś Ty i jesteś mistrzynią Polski. Cieszymy się ogromnie, że jesteś razem z nami w drużynie Energii. Drużyna energetyczna. Kapitan drużyny energetycznej to młodzieżowy mistrz Europy w koszykówce. Reprezentant Polski jest ze mną Łukasz Kolenda. Co daje Ci pozytywną energię? Mocny trening na siłowni oraz trening koszykarski na sali. Dużo biegania, dużo skakania, dużo rzutów. Twoje ulubione ćwiczenie na treningu? Nie ma takiego. Nie ma takiego. Wszystkie są ulubione. Tak. Dobrze, a Twój idol? LeBron James. Cieszę się, że jesteś razem z nami. Drużyna energetyczna, kapitan tej drużyny, Łukasz Kolenda.
26-krotny medalista Mistrzostw Polski w biegach górskich. Długodystansowiec. Mówi o sobie góral, a jest ze Śląska. Powiedz, dlaczego bieganie? Szczerze mówiąc, od razu jak wyszedłem z łóżka, od razu biegałem. Także polubiłem to od najmłodszych lat. Później rozwijałem się, chciałem być coraz lepszy, pokonywać swoje granice. No i tak, do tej pory biegam. No ja ci zazdroszczę, bo ja nie mogę się zebrać do biegania. Mam nadzieję, że znajomość z tobą mi pomoże. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami w drużynie Energii. Dzięki. Ma dopiero 15 lat, a jest już wielokrotną mistrzynią Polski. Razem ze mną pływaczka Zosia Chrzan. Powiedz mi, twój styl to? Styl klasyczny. Pamiętasz początki pływania? Miałam kilka miesięcy, jak rodzice zabrali mnie po raz pierwszy na basen. I to by się zgadzało. Pozwoliłem sobie zadzwonić do twojego taty i on mówi, pamiętam, rzuciłem Zosię do basenu, jak miała 3 miesiące. Szybciej nauczyła się nurkować niż chodzić. A więc to wyszło na dobre. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami w drużynie Energii Żółwik. Drużyna piłki nożnej. Kapitanem tej drużyny jest zawodnik Lechii Gdańsk, Joseph Sisej. Kilka pytań do ciebie. Pierwsze pytanie, która liga jest szybsza? Szwedzka czy polska? I think I have to say the Polish league actually. Polska. Yeah? Polska jest szybsza, a bardziej techniczna? It's close, but it's also Polish league, I think. Też polska. Czy masz swojego idola? Kto jest twoim piłkarskim idolem? I think my favorite player since I was young has been Lionel Messi. Lionel Messi. Yeah. Mój Cristiano Ronaldo. Jakie jest twoje piłkarskie marzenie? My dream is to play for Barcelona. Grać w Barcelonie. Joseph Sisej, kapitan drużyny piłki nożnej. Młody, utalentowany zawodnik Lechii Gdańsk. Środkowy, ofensywny pomocnik. Jest ze mną Filip Koperski. Jak zaczęła się twoja przygoda z piłką nożną? Podczas Mistrzostw Świata w 2010 zapytałem się taty, co to jest spalony. Wtedy on mnie wziął na pierwszy trening do Lechii Gdańsk i tak to się właśnie zaczęło. Wiesz, co to jest spalony? Niby wiem. Drużyna piłki nożnej, bramkarz Lechii Gdańsk. Jest ze mną Antoni Mikulko, goalkeeper. Od samego początku na linii bramkowej? Nie, zaczynałem grając w polu na pozycji napastnika. Później z biegiem czasu stanąłem na bramce i to było takie moja pozycja, gdzie się najlepiej odnalazłem. Tam się odnalazłeś, ale mówisz dziewiątka, czyli lubiłeś strzelać gole. Lubiłem strzelać gole. Jak każdy, który zaczyna grać w piłkę. Jak chyba każde dziecko, które zaczyna grać w piłkę. A teraz obyś nie wpuścił żadnego strzału dziewiątki. Tego ci życzę, tego ci życzymy i witamy na pokładzie drużyny. Witam. Energii. Antoni Mikulko, drużyna piłki nożnej. Studio drużyny Energii, gościmy dyrektora Departamentu Marketingu Energa SA, pani Justyna Kruszewska. Witam serdecznie, pani Justyno. Dzień dobry. Przed nami czwarta edycja drużyny Energii. Na chwilę chciałbym jednak wrócić do trzeciej. Wspomnienia pani Justyny, jeśli chodzi o trzecią edycję. Trzecia edycja, zeszłoroczna edycja drużyny Energii była wyjątkowa pod każdym względem. Mimo tego, że rozpoczęła się w bardzo trudnym momencie, ponieważ wystartowaliśmy w połowie marca, zbiegło się to z ogłoszeniem takiej narodowej kwarantanny. Mimo to, to zamknięcie w domach naszych uczestników projektu nie przeszkodziło im w wykonywaniu ćwiczeń i w tej aktywności fizycznej, na której nam bardziej zależało. I podsumowując zeszłoroczną edycję, warto przypomnieć, że wzięło w niej udział prawie 15 tysięcy uczniów ze 150 szkół w całej Polsce. To fantastyczny wynik, 15 tysięcy uczniów, można to powtórzyć. Jakie są cele drużyny Energii, projektu? Projekt Drużyna Energii ma zachęcić i zmotywować dzieci do podjęcia raz jeszcze aktywności, odejścia trochę od ekranów telewizorów, komputerów i wykonywania ćwiczeń takich, które troszeczkę zaktywizują ich codzienne życie. Dlaczego warto wziąć udział w projekcie Drużyna Energii? To projekt, który, jak to
każdy konkurs niesie ze sobą atrakcyjne nagrody. Warto przy tym pamiętać, że 100 spośród zgłoszonych szkół otrzymuje zestawy odzieży sportowej, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dodatkowo w wielkim finale przyznajemy specjalne nagrody, są to bony, które szkoła może przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego. Ale to nie wszystko, bo oprócz tych nagród drużynowych są też nagrody indywidualne dla tych uczniów, którzy wykażą się największą aktywnością fizyczną. Pani Justyno, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Czwartą edycję drużyny Energii uważam za otwartą.